Szczęść Boże, jestem Marek Woś, dwumiesięcznika katolickiego Królowa Różańca Świętego. Chciałbym Ci pokazać najnowsze wydanie naszego czasopisma. Na okładce widzisz Matkę Bożą Różę Duchowną, wizerunek Maryi wiązany z objawieniami Monti Chiari Fontanelle, które przez długi czas nie były uznane przez Kościół. Ale w ostatnich latach nastąpił reset, otworzono komisję, aby zbadać na nowo objawienia Monti Chiari Fontanelle, zapiski Pieriny Gilli widzącej, a także sens godziny łaski. Pojechałem do Monti Chiari Fontanelle i owocem tego wyjazdu jest nie tylko artykuł, ale także bieżący status związany z miejscem kultu, orzeczenia, informacja o komisji, która się zebrała, aby na nowo zbadać godzinę łaski i sens tych objawień. Pojechaliśmy także do Lubonia, do wspólnoty Matki Bożej Róży Duchownej, która modli się za kapłanów w duchu właśnie Monti Chiari. Kolejny blok artykułów, który chcę Wam przedstawić, dotyczy czyśćca i nauczania Kościoła, a także odniesień biblijnych, które dotyczą tego stanu. Osobny artykuł jest o Gertrudzie Wielkiej, która miała wielkie nabożeństwo do dusz czyśćcowych. Pomiędzy wieloma artykułami, jak zawsze w naszym czasopiśmie, znajdziesz blok tematów i artykułów poświęconych nowennie pompejańskiej. W tym numerze znajdziesz m.in. reportaż naszych wyjazdów do 20 parafii, które mają relikwie błogosławionego Bartola Longo. 20 parafii odwiedziliśmy w jubileuszu 20-lecia nowenny pompejańskiej w Polsce. O tym piszemy w naszym czasopiśmie. Jak zawsze przeznaczyliśmy 8 stron na świadectwa różańca i nowenny pompejańskiej. Świadectwa, które Wy piszecie do naszego czasopisma i dzielicie się tymi łaskami, poznawajcie te wspaniałe historie. One niesamowicie motywują nas do modlitwy, do oddania się Maryi. W tym numerze znajdziemy także artykuł o Matce Bożej Róży Duchownej w Gostyniu, o wspaniałym sanktuarium jej poświęconym i o świętym Filipie Nerim. A poza tym wiele ciekawych artykułów związanych z różańcem i z nowenną pompejańską. Serdecznie zapraszam. Zaproś Królową Różańca Świętego do swojego domu. To czasopismo ma za zadanie szerzyć prawdziwy kult maryjny, taką rzeczywistą duchowość opartą na różańcu i na nowennie pompejańskiej. Udaje nam się to już 10 lat i wierzę, że to czasopismo zainspiruje Cię do większej miłości do Matki Bożej, do lepszego jej poznania, do wejścia w mariologię, tę zdrową pobożność maryjną, tradycyjną pobożność Kościoła katolickiego. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie królowa.pl. Dziękuję za uwagę. Marek Woś, redaktor naczelny Królowej Różańca Świętego. Do zobaczenia.